Teraz nagrywam film. Proszę. O, biegnie, biegnie. Drą te ryje, za przeproszeniem. Nie wolno tam przechodzić. Jest barierka, jest napisane, że nie wolno przechodzić za barierkę, a ci oczywiście biegną i się drą. Jakaś wycieczka chyba szkolna. Bo na dole widziałam autokar. Tam są, o, dokładnie przy tej antenie są barierki. I jest prośba, żeby nie przechodzić przez te barierki. Tam jest punkt widokowy. Przyszła bachornia. I proszę, co robią. Proszę, co robią. Polska młodzież. Jak my się mamy nie wstydzić? Oczywiście nie to, że angielska jest jakaś lepsza czy holenderska, tylko po prostu gdzie ci ludzie mają mózgi? I się drą. Drą, przeklinają w Bieszczadach, nie? Drogie dzieci, to nie jest supermarket. Nie jest wasza głupia szkoła. Normalnie tylko mieć snajperkę, żeby nie było prawa, tylko mieć snajperkę i pyk, pyk, pyk i człowiek w ciszy siedzi dalej. Gdzie jest jakiś ich opiekun? Gdzie jest jakiś nauczyciel? Ktokolwiek, kto się nimi opiekuje? Tam nie wolno w ogóle przechodzić. Nie ma tam szlaku, nie ma niczego, jest barierka, jest napis, żeby nie przechodzić. Oczywiście nikt bachorni nie pilnuje. Wstyd. O, o. Ach, później spadną, będzie tragedia. Krzysiu, Przemuś i Maciuś spadli. Gdzie była nauczycielka? Gdzie była pani Joasia? Nie przypilnowała dzieci. O. No w sumie nauczycielka powinna zareagować w takiej sytuacji. Skoro ja, obca osoba, mi te hałasy, gdzie oni idą, tam nie wolno iść. Jak się stoczą, to będzie nagranie... O, podskakują, osły. Ja nie mogę, żeby potem siebie zobaczyli. Gdzie oni idą? Tam nie wolno chodzić. Co oni robią? Niech się stoczą.